Przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzielela jeszcze przed rozpoczęciem sesji nakazał usunięcie z sali baneru, który rozwiesili mieszkańcy kamienicy przy ulicy Śródmiejskiej 22 w Pile. W innym przypadku sesja się nie rozpocznie. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał podczas sesji zabrać głos, będzie miał do tego prawo, korzystając tutaj z mównicy i zgodnie z naszymi przepisami, przepisami Statutu Miasta Piły, będą Państwo mogli zabrać głos. Po tych słowach sprawy przybrały niespodziewany obrót. Z prośbą przewodniczącego nie zgodził się jeden z mieszkańców Piły. On jest tutaj za moje pieniądze i on musi wykonywać moje. Interweniowała Straż Miejska. Baner pozostał, a sesja rozpoczęła się z opóźnieniem. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Śródmiejskiej 22 w trakcie wystąpienia na końcu sesji nadal podtrzymywali swoje zdanie i zarzucili urzędnikom pomówienie o zaleganie z czynszem. Każdy z mieszkańców, każdy, który złożył wniosek o wykup mieszkania na własność i dzisiaj i 3 miesiące temu, jak to było mówione, nie zalegał ani złotówki. No nie miał zadłużenia ani na złotówkę, ani o czynsz, ani o nic. Tak więc bardzo bym prosił, żeby pan prezydent tak nas nie pomawiał więcej. Urząd Miasta podtrzymuje z kolei swoje stanowisko. Otóż pan prezydent Piotr Głowski w żadnym momencie nie powiedział, że wszyscy mieszkańcy są zadłużeni. Mówię to z pełną stanowczością, chyba że jest coś, co mi umknęło. Natomiast mieszkańcy są zadłużeni, jest to prawda i podtrzymuję w pełni takie sformułowanie. Zdaniem prezydenta Szewca chodzi o 4 rodziny mieszkające w kamienicy przy ulicy Śródmiejskiej 22. A co do sprawy rzekomego wykupu mieszkań przez inwestora, obecnie trwa postępowanie w prokuraturze. Na wczorajszej sesji radni głosowali m.in. nad zmianami w budżecie miasta. Dzięki nim nie do poznania zmieni się część miejskiej wyspy. Zmian jest bardzo wiele. Można powiedzieć drugie otwarcie budżetu miasta. Tego roku, ale również następnego i 20 również. To, o czym mówiliśmy od kilku miesięcy w ramach przygotowania dokumentacji, m.in. na rewitalizację obszarów w rejonie rzeki Gwdy i Wyspy. Jesteśmy gotowi już z projektem. Kalkulacja to ponad 17 milionów. Wniosek składamy do piątku. W kwietniu ma zostać ogłoszony m.in. przetarg na most łączący wyspę z Plantami, a w późniejszym czasie na m.in. skatepark, 2 funkcyjne boiska i oświetlenie. Urząd Miasta chce skierować także kolejny projekt do mieszkańców. Tym razem będzie można ubiegać się o dofinansowanie na wymianę starych pieców. Szczegóły zostaną podane w kwietniu. SP numer 5 i 1 oraz m.in. noclegownie czeka termomodernizacja. Miasto poczyni także kolejne inwestycje w MZK. Tutaj również uczestniczymy w projekcie związanym z zakupem nowych autobusów hybrydowych, które lada chwila się w większej ilości również pojawią na terenie miasta. Zatoki autobusowe, przystanki nowe. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje z kolei zakup dużego telebimu, m.in. na strefę Kibica, którą w trakcie mundialu utworzy miasto. Uznaliśmy, że będzie dobrym interesem zakup takiego urządzenia, z którego będziemy mogli korzystać w sposób nielimitowany w ciągu całego roku. A też wynajmować go innym firmom, które będą chciały organizować eventy z udziałem takiego urządzenia. Radni wysłuchali także 2 sprawozdań. Pierwszego dotyczącego gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Drugiego z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.